piekło. Co teraz? Gdzie on jest? A, mam go. Do Złotej Gęby, tędy. Tak, będzie spacer w próżni. Zabrakło innych opcji. Mam taką teorię. Tak, sztuczna grawitacja. Tak duży statek potrzebuje jej do napraw. Ale to jest super. Chwila. Dobra, ruchy. Proszę, łatwizna. Okej, rozwalamy działka. Tak. Sygnał dobiega gdzieś z wnętrza tej olbrzymiej skały. Dobra, do dzieła! Aż ta puszka na konserwy strzela do naszych potworów! Piterze Quillo, wróg przed nami! Zabrzcie się! Żegnaj, korpusowy lamusie! A! Quill rozwala durną policję! Jak ja to kocham! Ciągle mamy bardzo daleko do obraza! Atakuj tym olbrzymie! Ciągle śledzimy Warlocka! Nie dawaj się tak łatwo! Jak się trzymamy? Jest dobrze, ale palecz mi zdrętwiał na spuście od tego mordowania! Uwaga! On ma bomby! A, boli! Rób swoje, Gamoro! Tak to się robi! Co za szalona bitwa! To nie przez ten bajerancki pancerz, no tylko nie wiesz! Lecą bomby! Może tam byśmy zaczęli? Możemy, ale statki wiodące łatwo nas namierzą! Tu trzeba co łatwo! Mnie to mówisz? Trzeba go usunąć! Nie ma tarczy. Ha! Spróbuj teraz wrzucić minę! Dasz radę, Peter! Kurwica nie bierze przez naszyny! Byłbym wdzięczny za pomoc! Zobacz, co się stało, Peter! Dziękuję, Peter! Do wesela ci zagoli! Zrób tu bałagan! Wyszłaś mnie! Uwaga! Są nas wszyscy! O nie, no właśnie. Jestem tu! A, on mnie leczy. Cała galaktyka wpadła na tę bitkę! Zrozumiałem, ogólnie. Muszę tego wstrzymać. Ej, Quill! Mysio chyba odleciał! Ten kogucik nowy kościelka! Szalona bitwa! Elwender ma to pod kontrolą! Z całej pary! Otworzyłem tekiel korpusowemu! Trzeba mu wbić trochę rozumu do was! Dobra, poszło. Ile mamy czasu? Nie za wiele! Strzela! Zmierzyłem zdrajcę korpusu nowa pięściami! Toś musiał go upuść! Kij wam w oko, flarko jady! Rocket, ty wymyślasz te słowa od tak, czy one coś jednak znaczą? Rocket, możesz otworzyć zamek w tych drzwiach? Tak, już mi to został. To nie zadziałało! Panel zflarczony, ale mam lepszy pomysł. Sekunda! Drogi! Kasta Rocketa! Doskonała robota, Kłaczuszek. Nie wolno ci tak do mnie mówić. Kłaczuszek. Uwaga! Niszczycie do akcji! Połamie ich w kości! Trudno stwierdzić, jak się bitwa w górze! Skupcie na tej tutaj! Cieszę się, że walczę tu z wami ramię w ramię! I nawzajem, mięśnia! Zadłużam noc! Thank you.
Tego też. Chyba tak! Pośpieszmy się! O nie, to! Nie tak nabisz! Otwarty rocket! I proszę, trasa idzie tędy. Jasna! No dobra, ruszajmy! Otwór zabity! Trafił do potwornej Walhali. Szlachetnie zginął. Mantis, jak tam na górze? Tyle trupów. Zawsze trudno na to patrzeć. Bestie są bardzo odważne. Trzymajcie się dobrze. Jesteśmy już daleko. Wy też jesteście odważni. Ciach! I po wszystkim. Chyba zdziesiątkowaliśmy już galaktykę. Będzie niezły bajzel do posprzątania. Cieszę się, że walczę z wami prawie, prawie! I jak tu nie wierzyć w przeznaczenie? Trzeba zmieniać ten... żywioły, żeby ich walić, bo jeden ma... Jeden na elektrykę odporny, drugi na... Podatny na elektrykę, drugi na chłód. Dobra. Ostatniego zrzuciliśmy. Jestem Groot. Co? Jestem Groot. Chcę wiedzieć, kto zasadzi te wszystkie ciała, skoro nie ma tu ziemi. Nie rozumiem, o co mówię. Wierzę, chowamy zmarłych. O, to nie sadzenie Gamony. To robienie kolacji na robaku. Podziemny, nie kosmiczny. Walczyłam z kosmicznymi. Dobra, Gamora. Dobrze, znajdźmy tu jakieś przejście. Zdaje się, że wskazany jest pośpiech. Spróbuj blasterów, Peter. A, no tak. Ruszajmy w dalszą drogę. Peterze Quillu, boję się, że nie zdołam skrzywdzić twojej córki, jeśli będzie za późno. Jestem. Pewnie, żebyś mu nie pozwolił, ty chłodo. Ale co, jeśli nie pozostawi nam wyboru? Nie wszystko naraz. Jak nie dotrzemy do Warlocka, to i tak nieistotne. Mówię tylko. Rozumiem. To może poczekać. Jestem. Dzień. Ktoś stawia, co tam znajdziemy? Nie. Lepsze to, niż być tu jak na baryku. Wiecie? Możecie się jeszcze poddać. Nie poddamy. Nie my, oni! Rzućcie blastery i damy sobie spokój, okej? Okay? Rocket! Rozwoka! Gdzie my jesteśmy? Kolejne pole chwały baletny! Albo raczej stacja naprawca! Magus dziś zginie! Dobra, Magusa mamy. Nie. Słyszycie? Taka potwór ma przerąbane! Rocket! Ulżyj sobie! Nie ma go? Przez ten straszny labirynt? Dziękuję! To stoję! Przepadnij! Zupaniasz leczy wufli! A to nie my! Trzeba mocniej walić tego dużego! Ten latający czaruje! To podsypał! Nie możemy dopuścić do powtórki tego, co się stało! To była rola podpustowy! A my właśnie coś z tym robimy! Szkoda amunicji! Trzeba mu przyczynić całej pary! Patrz! Czarownik leci swoich! Zbawcie, trzeba go ubić od razu! Peter! Pomocy! Chyba i ona ma ograniczenia! Co teraz, Peterze? Na nic, opór! Dzięki, Peter! Boli? Tego dużego trzeba. Nie mam. Latający kościelnik robi tu cudzie! Należy niezwłocznie wpuścić duchownego! Uwaga! Peterze Quillu, uratowałem się! Padłem jak śliwka w trąbę! Dzięki, brat! Dobra, nie ma go. Co tu? Jestem!
Czują ból, ale chyba czują, że nie żyją. To jest to słynne doświadczenie, które zostało! Piterze Quillu, puść mnie do tych chłopców! O, poddali się! Użyliśmy przekonujących argumentów. I bezlitośnie ich obiliśmy. Nie zdziwię się, jak nagle przez ścianę wpadnie tu potwór. Byłoby bardzo, bardzo źle. Może powinniśmy być w ruchu? Chciałbym opuścić tę zamkniętą przestrzeń. Nie widzę walki. Znaczy się, nie możesz oglądać... To już muszę im mówić, co mają robić. Pank Fuma. Myślicie, że Fum żywi urazę? Pokonaliśmy go w jego leżu. Zawsze będzie uważał nas za lepszych. Tak, cóż, ale jest zwierzakiem Lady Hellbender, a ona owszem, żywi urazę. To prawda. No, to jedziemy. Duża arena, znowu walka będzie. O kurde. Te ustrojstwa są jak przeklęte terminatory! Rozbijmy termin sprzedawczości! Na śmierć, Drax! Na pióry! Nie ma to jak woli spalonego wroga! Pali jak transporter po wypadku zostawionym w końcu na trzy cylne! Nawet nie mogę to drasnąć! Bomba Rocket! Tylko nie widziałem, żeby coś się tak popaprało w Kraksie! Nie pamiętasz już, Patru? Szybko poszli. Są do kitu nawet jak się palą! Ja tam lubię patrzeć jak płoną. Tu teraz, tak. O nie! Muszę ci coś przyznać, Peter. Poważnie? Twój wariacki plan nawet działa. Nie sądziłam, że Lady Hellbender się tu pojawi. Nie wiedziałem, czy w ogóle znajdziemy Fuma i go pokonamy. Jestem. My to zrobiliśmy. Nie tylko ja. To ty stworzyłeś z nas drużynę. I utrzymałeś ją w całości. Wbrew naszej ocenie. To dlatego, że w oceniań... Słuchajcie! Rocket, powiedz mi, że już prawie koniec. Jesteśmy dalej niż wtedy, gdy pytałeś o stat. Flark! Co ja mogę? Spokojnie na mnie zawsze. Zamówmy go. Może pomoglibyśmy stąd Lady Hellbender! Gdzie on jest? Nie mogę go trafić! Jak w jakiejś grze! Chodzi o to, żeby wygrywać! Zanim się przegra! Przed nami chyba jakieś ultra paskudne działa! Oby Mani trzymała się od nich celek! Oczy dookoła głowy! Kamura! Choć widzę! Nie spodziewa się! Ładnie to tam zciągnęła. Loki były prowadzone na ziemię! Masz u mnie dług, Quill! Dzięki, brat! Rób swoje, Drax! I zmów modlitwę! O! Zawsze kolory! Tekstet! Tym podstał los! Już widzę twoje zdjęcie na liście gończy! No, no właśnie widziałem, że... Czy Grud nas uratuje? Uratuje. Dzięki, Grud! Ktoś zaraz zostanie potem! Czemu te osoby nie mają tramwaju? Zielonka też dałaby radę! Dobra, nie ma go. Uważać pod nogi! Snajperzy są denerwujący. Rzuć tym we wroga, Drax! Na ćwiartki, Kamoro! Jestem! Nie! Jeszcze jeden! Jestem pewien! Nie! Lepiej, żeby się dało tędy przejść! Wracać nie będzie! Priorytety, Rocket! Zostańcie z Kapitana Quilla! Nie przyjdzie sama, póki nie skończy się to szaleństwo! Nie wykorzystuję swoich sił! Ja jestem! Gdzie? Ciągle latają! Kontroluj!
Dobra, gdzie ona jest? Rozdzielmy ich! Rozdzielam ich na strzępy! Wyrzeź coś nowego! Przytrzymaj trup! Czyżby ślepy zaułek? Jeśli nie ma przejścia, to je zróbmy! Właś stamtąd! Daj mi się zestrzelić! Chyba go mamy. Przemarł na wskroś! Rozwalaj, Drax! Będzie bolało! Czemu te otworowy nie mają tramwaju? W tramwaju łatwo by nas dopadli! Może pomoglibyśmy stąd Lady Hellbender? Nie musisz się popisywać! Dobra, nie ma go. Nadlatuję! Wydaje mi się, że to twoje, Star-Lordzie. Mamy muzę. Jakie obrazy, kurde. Nic ci nie będzie? Tak, ale to był niezły... wygrzew? Aha. Dobra, let's go. Dobrze, że odzyskałeś muzykę, Queen. To ty posłałeś ją prosto w kosmos. Ej, że zadziałało, tak? To bez szkód. Psychologiczne były. Załatwię to. I znów do dziury! Super! Lubisz dziury. Ale nie takie. Na siłę. Tak, wielki robot! Jest noszek. Nie wiem, czy to tak do końca jest robot. Zobacz! Napędza to energia wiary, tak? A ona potem się odżywi. Lady Hellbender oddawała ci duszę! Wspominała coś o mnie? No zaraz, normalnie pożygam! Kratoczką pokonam przeklętą machinę! Tutaj trzeba dwóch na jednego! Teraz ci pokażę! No, myślałem, że tu odetchniemy! Nie ma opcji! Au! Hej, szumo! Ty! Radzę ci uwolnić kolegę! O wow, ojej! O wow! O, i grudnie Matej! Tak, wielki robot! Nie znoszę ich! Nie wiem, czy to tak do końca jest robot. Mama! Napędza to energia wiary, tak? A ona pochodzi od żywy. Rocket! Rób swoje! Chyba boom już nam wybaczył Belki! Bestia rozpoznaje drapieżniki ze stada! Olbrzymi troj! To też olbrzymie zagrożenia! No to kupał moi panowie na niebo! Mieszka, Kamoro! Bomby gotowe, Rocket! A my ściśnij ten brak! Rocket! Mają ich tam jeszcze sporo! Ile już godzin walimy w tego robota? Pokażmy się silniejszy! Nie dam się tu złapać w pułapkę! O, Drax, to był napustuje! Będzie mocno jak pylnie! Następnym razem tak!
Dobra, nie ma go. Nie dałem się zabić w stronę światła! O nie, ale grunt do nas ratuje, dobra. Dzięki! Zatrzymaj! Mamy coś do pokrojenia! Dosyć tego! Co was zatrzymać! Musimy wracać! Musimy was zatrzymać efektywnie! Wiara w Matronę go nie ocaliła! Super! Znaczyła brak! Tam jeszcze sporo! Ja wtedy łomo do wypiarka uwielbiam! Dobra. Dobra. Naprawdę myślisz, że tam w środku jest jakaś osoba? Nie byłoby to najdziwniejsze, co widzieliśmy. Tak czy inaczej są straszne. Dobra, musimy wrócić na górę, żeby dotrzeć do Warlocka. Jeśli to przetrwamy, trzeba zaprosić Lady Hellbender do ekipy. Nie ma tyle miejsca na statku. Ma ze 3 quille wzrostu. 1.5 quille. Nie więcej. Sam jej pancerz musi ważyć z 6 quilli. Wiecie co? Zagłosujmy. Zapraszamy Lady Trychot? Nie. Tak. Nie. Piterze Quillu. Król. Tak, tak, no co wy? Jest fajowa. Droga, ale fajowa. Jestem Groot. Groot mówi nie. 3 razy nie i 2 złe odpowiedzi. Wygrywa nie. Godzę się na to. 3 razy nie i 2 złe odpowiedzi. To było niespodziewane. Ach, fortuna nam sprzyja. Nie wyssało nas w zabójczą próżnię. Chyba, że Raker wyłączy grawitację. Miejmy nadzieję, że jest zbyt pochłonięty rytuałem, żeby na to wpaść. Wiemy na pewno, że Warlock jest tam po drugiej stronie? Tak. Dopóki posuwamy się naprzód, idziemy w dobrym kierunku. Znaleźliśmy cel. Nie zginiemy tutaj. Ale jeśli jednak trafimy do Ultat, to znaczy ja trafię. A ty gdzie się wybierasz? Albo mam coś w stylu czuja. Może Lady Hellbender dołączy do nas w ostatecznej bitwie z Magusem. Coś mi mówi, że ma ręce pełne roboty. To duże ręce. To duże ręce. Rozumiem. Oj. No nie... Co, nie da się skoczyć? Poczekajcie. Jakim cudem potwory nie chcą nas zjeść? Zwierzęta często ciągną do naturalnych, jasnych kolorów, jak nasza zielona skóra. To jest. Jak to mój ogon wygląda na przynętę? A może wolą zamiast patyki? No. Dokąd on teraz zaflarkala? To się nazywa zwiat, rozumiesz? Fajne. Szkoda, że Hellbender nie miała tak... Za mroczny. I armii, żeby wesprzeć nas podczas wojny. Nie, Draxa. Budowała swoje dzieciństwo. Wielkie szczęście, że mamy ją teraz. Tak, i nie narażajmy się. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Trochę ich jest. Kurde, jaki behemot. Kosmo, to jesteś ty? Da. Spasiba, strażniki galaktyk, że Kosmo udało się zrzucić obietnicę. Nie ściga on już patyka, który jest wężem. Patrzcie, Kosmo przyprowadza Noe. No, to widać. I rodzinę. No, szczekać mi prywiet. Ach, jak dobrze, że wróciłeś. Ha! Kosmo to w sumie jest jak taka wredna pła. Ty myślisz, że go już nie ma, a on ci mi dziab prosto w zadek. O! Ale to dobry pies. Nie. Kosmo to najlepszy pies.
Więc zgryźmy teraz te pchły mózgu, jak sobie zasłużyły. Na nich! Czy jakieś tam decyzje moje miały wpływ, nie? Wiedziałem, że Nowhere strzela zabójczymi wioskami! Ale ekstra! A ten pies trzyma łapę na przycisku do rozwałki. Muszę być na niego milszy. Załatwię to. Możliwe, że jak już wleziemy do tej skały, będziemy znów musieli spojrzeć w oczy wielkiego unifikatora. Zamkniemy mu te oczy. Mam tylko jedno jego ramię. Chciałabym uzupełnić kolekcję. Tak, no. Zaraz. Coś nie tak. Co to było? Ale ciemno. Grut! Daj światło! Grut! Jestem Grut! Daj mu chwilę! To jest. To był w kosmosie! O, Flark! Odnóża blisko ciała! Ale które? Wszystkie! Nie podoba mi się to! O, lewo, lewo, lewo! Dawaj! No tak, tobie się podoba! Uwaga na te śmieci! Dobrze, że mam tak mocną skórę! Żebym sobie nie podarł spodni! Tylko frajerzy noszą spodnie! Tylko niech się nie kończy w powietrzu! Nie wypaść bokiem, nie wypaść bokiem! Podziwiajcie mą prędkość! Pięknie! Ale jazda! Owszem, było! O rany, sygnał namierzacza jest tu wiele silniejszy. Zbliżamy się! Coś mi mówi, że oprychy Rakera niczego nam nie ułatwią. My im też nie. Jesteśmy tu po Adama Bogota! O kurde! Dajcie nam go, a was oszczędzimy! Nie słuchają cię! Idź do stwórcy! Rocket! Czy Nicky naprawdę gdzieś tu jest? Nie wiem, ale Warlock musi tu być! Ktoś musi odzyskać na wiedza! Spoko, i tam. Warlocka! Przed kosztuje! Ja nie! Boję się, że zgubilibyśmy się bez kobiety owada. Jest we właściwym miejscu i czasie, to na pewno. Jeśli teraz nie zatrzymamy Magusa, to jutro. Po co jesteśmy? Dlatego tak się nazywamy. Szarżuj! Ała, jak mnie z ręki bije. Takie kopalnie utrzymywały podczas wojny ruch oporu. Powinni porzucić fałszywego boga i wrócić do pracy. I co się chwilu, puść mnie do tego kłopca. To twój koniec. Już po następnym kultyście. Super, mają ich tam jeszcze sporo. Ła, to jak bije. To teraz, Peter. Jak coś co? Do przodu, do przodu! Z nimi też spróbujesz negocjować? Nie uda się! Do piachu z nimi! Daj popalić, Gamoro! Czy Nicky naprawdę gdzieś tu jest? Nie, to nie wygląda! Ja! Napierajmy dalej! Sygnał dobiega z głębi kopalni! Coś czuję, że będziemy walczyć z tym bogiem. Aż nie do wiary, że ten cały kościół założyła grupa górników. Mogli pozostać przy kopaniu. Ledwo się trzyma! Teraz wszyscy! Mamy go! No, dawaj! Ja bym porządnie zdezynfekował te tunele plazmą. Razem z kurwy stary! Ja bym to urzeczyła razem, paradzie! Dobra. Złote
tęsknię do jego skoku. Ktoś tam cały czas jeszcze kopie! Na bank wykorzystują te cenne metale w technologii wiary. Złota piżama wielkiego inkwizytora nie jest tania. Wydaje mi się, że on to ledwo czuje. Jest tak przypakowany, że osobno się nie da. Czuł radochy z tego rozpalania sekciarzy. Ci zelotki nie boją się śmierci. W mechanicznej bestii kończą się kończyny. Mogę działać! Znajdźcie mi cel! Spróbuj się uwolnić, Krax! Idę! Wielki robot, wielki problem! Trzeba razem i bez nich to jest. Ale rozpierducha, fajnie, fajnie, mam wrażenie. Przemyślany system. Poużywam sobie! Dobra. Poszło? Trzeba przestrzeni grób! Jakby się cieplej zrobiło! Nie wykorzystuję swoich sił! Zostwiczne prawo przejęcia! Jeśli ktoś cię zaatakuje niesprowokowany, masz prawo do zdobyczy wojennej. My sprowokowaliśmy. Ale oni nas pierwsi! Wiele razy! Kurde! Wytrzymały ten moloch! Jest tak przypakowany, że osobno się nie da! Kiedy znowu będę mógł coś rozwalić? Rozpierducha! Dawaj, Groot! Jestem! Murenek wyrywa. Ha, ha, ha! Rosia mu odpadła! Czy Niki naprawdę gdzieś tu jest? Dziecię! Jesteś tam! Chyba jej nie ma, że Quillu! Jak się uda, to powinniśmy tu wrócić i napełnić sobie ładownię. Sprzedać rudę na czarnym rynku. Zapłata za dobrą robotę. Brzmi uczciwie. No tego to nie przeskoczymy. Peter to ogarni. Serio? Peter Quill posiada magiczną broń. Mento. Inspekcja BHP. Inspekcja BHP! Bam! Wyrobię jeszcze kit kolorem! O, ale jech. Szybciutko poszli. Nie przeszliście inspekcji BHP. Nie żyją, brat. Zgadza się. Wiesz co robić. Słyszeliście kiedyś o efekcie Flegrona? Jeden mały, nieistotny Flegron porusza anteną, co prowadzi do globalnego chaosu. Albo oddajesz jeden mały strzał w kokon ze śluzem i nagle tpisz pośród głosu zabójczego kursu do końca świata. To chyba niepotrzebnie ryzykowne. Wiem, ale może się opłacić. O kurde. Ej, tu jest jak w Boże Narodzenie! Kogo narodzenie? I punkcik zgarnięty? Nie widziałem takiej jaskini, tak dużo było wcześniej, to nie widziałem. Mantis, jak tam nasza linia czasu? Gamora! Hej, dobrze cię słyszeć! Żyjecie i nie umarliście. Dobra, mam nauczkę, więcej jej nie będę o nic pytać. Tak! Nie warto się tutaj rozpraszać! Nic ci nie jest? O tak! Trochę cięższy, ale totalnie było warto! Tylko uważaj przy tych skokach. Oj, akurat będę mógł się ulepszyć, super. Trochę zniszczony ten stary warsztat, ale masę rzeczy zrobiłem zniszczonym sprzętem. Dobra, Rocket, szykujmy się na zabawę! Tylko mądrze! To może być nasza ostatnia okazja! O. No prawie na maksa. Jeszcze tego mi by zabrakło do ulepszenia maksymalnie. A nie, jeszcze to. Jeszcze to? A 400. Nie, dobra, myślałem, że na maksa. Tu też nie na maksa. A nie, to wszystkie na raz. Czterech no brakuje. To jest robota najwyższej próby, że tak nieskromnie powiem. Dobra, jestem gotów to skończyć. To jest nas dwóch. Dobra, idziemy. Co do? E,
Hej, patrzcie! Kanał Adama Warlocka odbierają nawet tutaj! A skoro już o złotym mowa, to powinien być zaraz za tą armią wielkich zabójczych robotów. To chyba jakiś żart! Zablokowane tarczą z wiary. Myślicie, że da się ją wyłączyć jak na Nowhere? Spróbować warto! Agresja powszechnego kościoła prawdy? Nie jest tolerowana. Zabójczy atak autoryzowano. Kapitulacja jest poza równaniem. Oż ty wrzuj, oni wrócili. Jasne, że tak. Koś ich wszechumyśle! O! Strażnicy Galaktyki. Wasza ewakuacja z jednostki przed ostrzałem jest kwestią zasadniczą. Wstrzymaj konie. Adam Warlock jest na statku. Sprzeczność. Adam Warlock zginął w galaktycznej wojnie. Jest tu i żyje. Nadal żyje, tak? Kościół porwał Złotego Boga. Chcemy go uwolnić. To wasze słowa. Adam Warlock może jako jedyny to powstrzymać. Zgoda. Zajmiemy się zatem redukcją sił wsparcia. Na razie. Ruszajcie, strażnicy. Mamy tutaj jakby mały zator. Więc wystąpcie. I bądźcie świadkami potencjału zniszczenia potęgi nowej. O kurde! Tak, Flurba! O kurde! Ale oni po prostu mają HP! Nie mógł się z nami równać! Ciachaj, Gamoro! Daj z siebie wszystko! Wiedziałem, że wszechumysł się zjawi! To wspaniały sojusznik! Atakuje! To wyszor dla tych pochłonów! Już go nie poskładają, co nie? No i dobrze! Fajne rozwiązanie, kolejne. Nie widziałem ludzi od pomocy na raz galaktyczny. Rady, muszę pamiętać, nie wkurzać korpusu nowa. Wykonowanie wrogów zniszczenia, maksymalna wydajność. Jakież to dziwnie piękne! Nara, pajace! Oj! Żyję po to, żeby niszczyć! Poużywaj sobie! Ktoś zaraz dostanie kotę! Proszę bardzo, jak przyszliśmy do Reda. Pięknie. Chcesz stanąć przed zakładnikiem? Wyśmiać go za to, jak nisko upadł? Zamknijże się choć na chwilę! Mam linię strzału! Nie! Nie możemy ryzykować walki z tobą! Pokazujesz się na dzień przed naszym triumfem! Po co? Żeby znów nam wszystko zabrać? A cóż takiego zabrałem? Moją wiarę! I nie tylko moją! Porzuciłeś swoje owieczki! Kościół, który pomogłeś mi zbudować! Uwierzyliśmy, że nasz Bóg nie żyje, a wraz z tobą straciliśmy nadzieję odzyskania tych, którzy odeszli. Myślałem, że... Obiecałeś mi mojego syna! Obiecałem tylko partnerstwo. Ty pragnąłeś władzy. Popełniłem błędy, lecz twoja mania nie jest jednym z nich. Dość! Dość tego! Prawdziwie boska czeka na mnie. Ty jesteś tylko skorupą. Wyblakłym cieniem. Nawet ty jednak. Posłuchaj! Światło. Przerwij ten koszmar! Raker! Poszedł sobie, okej. Strażnicy, przerwijcie pęta.
Rzeźnik Raker rychtuje rytuał odrodzenia. Rocket, wyrwiesz go? Jeśli muszę. Niech zgadnę. Raker ukazał potęgę ponad przewidywania? Marnujesz mózg, mącąc minione możliwości, córo Thanosa. Wkrótce wichura wiary wypełni wychowankę Rakera wespół z jej upiorem. Nie ma takiej opcji. Kurtynę spuścimy im razem. Tak? Tak. Okej, ludzie, jazda. Ruszmy! Czas czyha, a nie oczekuje. Nie dał przejść się czemu. Mógłbym go tam znów wsadzić. Nie kuś mnie. Jeśli Magus odnajdzie fizyczną postać, jego nienasycone żądze pochłoną wszelkie stworzenie. Chyba że ty zjesz go pierwszy. To poważne uproszczenie. Musimy usunąć gnębiącą dziewczynę istotę. Ile z nich jednak potem pozostanie? Jeśli jej światło żyje, to się zgubi. Rozpływa się we śnie odrzucony. Miły sen. Drak zdał się pochłonąć obietnicy, a go uratowaliśmy. Gdy jestem... Will, mamy tu koniec świata!